Wczoraj przygotowałem. Ja właśnie myślałem, że dzisiaj wypłyniemy, ale... Możemy się wybrać. Co wy na to, chłopaki? Znaczy, ja teraz... Nie. Znaczy teraz na przykład ja miałbym problem z przepłynięciem, bo ten most buduję i po prostu jeszcze nie robiłem podwyższenia, bo muszę fundamenty najpierw zrobić. Nie rozumiem. Co mam podwyższenie? No w sensie... Do płynięcia statkiem. Co? Co ma podwyższenie do płynięcia statkiem? Chcesz, bo ja nie przepłynę przez ten most. Aha. Zrobił most, przez który nie przepłynie. No, bo jeszcze muszę zrobić fundamenty i potem mogę się bawić po prostu zrobieniem wyższego mostu, o tak. Aha. Ale to nie wypłyniesz od siebie? No, od siebie na prawo. No w sensie płynę i mam ten most, co nie? Bo go teraz buduję. Ale mogę postawić na przykład statek od Smugiego, bo on tam ma chyba port. No tak. To już ciebie za architekt. Nic nie myślisz. Za architekt. Mówię, to jeszcze muszę. A to się statek do ekwipunku schować? To, no. Nie. Słuchajcie, w Seven Daysach się da wsadzić samochód do kieszeni, więc... Ja tylko grzecznie pytam. No nie da się, trzeba rozwalić. To może byśmy się udali w stronę Smugiego w takim razie. Powoli. Słuchajcie, jest nas w ogóle tyle na serwerze, że moglibyśmy iść spać. I przeczekać noc. Zanim dojdę do swojego łóżka, to... Nie wiem. Łóżko daleko, statek nie przepłynie. Widz, no, ja tu dla Smugiego mościk buduję, aby mu łatwiej było. No. Jasne, no. Teraz się wyrzucę. Dla niego, ja. Wszystko dla kogoś się robi. Ja. To jeszcze ci uwierzę. Za dwu. Nie czujesz zmęczenia? Komfort 4. Uh-huh. A ty co tam, Mago, zbierasz? No ja tu dalej pracuję, a wy się obijacie, kurde, no. No dobra, no. Co pracujesz? Co robisz? Równasz teren, to idę po haczkę. Może ja bym zaczęła od stawiania tej kuchni. O, z puchaczką. To się przynajmniej coś poruszy. To co, postawimy kuchnię może tu z boku, nie? Gdziekolwiek to, tak żeby było... Pod ręką. No, zobacz, bo masz teraz po tą ścieżki. Tylko jak zabijemy trzeciego bossa, to odblokuje nam się te ścieżki. No. I one są, będą chyba na szerokość... Tak by... Czekaj, gdzie tu jest trawą? A, to czekaj, zrobię tak. Bo tu siedemka. Można by... Czekaj, bo tu jest tutaj miejsce. Trawa, nie? Patrz. No. I one są chyba na szerokość, znowu szóstka. Ścieżki. Ale to panienka mi padło do stu. O, dobrze. No i to krzywo wyszło. No. No gdzieś tak, no, bo teraz zygzak wyszedł. No rozumiem. No bo tak się zastanawiałam, bo to jakby może być małe, nie musi być takie wielkie jak tutaj. Padałoby cztery skrzynki na jedzenie. Tylko, że musisz pamiętać, żeby na ognisko zostawić, czy też znowu weź samłotek. No, wezmę samłotek, no. I masz obok ogniska, teraz masz odblokowane też ten... Hard, czy jak to się nazywa, to smocze, takie... Kociołek. To masz to, czy coś nie. innego? Różne. Różne, no. Uuu, okej. Okay. I to jest te, które powinno być standardowe. Większe jest, no dobra.
I to musisz właśnie miejsce tak ustawić. No. Te dwa ogniska czy coś, żeby... To chyba wchodzi na dwa fundamenty, nie? Mhm. Czyli żeby od razu już potem zamienić na to, nie? Okej. Bo tu chyba wtedy idzie położyć pod to garnek i na przykład dwa ruszty czy no coś tam. No to na trzy fundamenty starczy, na szerokość. Nie, to na dwa wychodzi, mi się zdaje. No jeżeli to postawisz z tyłu, nie, budynku, no to można taką całkiem malutką. Ja to chciałam po środku, żeby można było z obu stron dojść do tego. Bo potem jak ci to mięso gdzieś wyskoczy w kosmos, to jest łatwiej zebrać z jednej albo z drugiej strony. No tak, no to na trzy, no. No to będzie na szerokość tu jednego i po jednym fundamencie po bokach. No i teraz pytanie brzmi, czy chcemy to postawić tu, na przykład, tak pod skosem? I wtedy wiesz, będzie budyneczek obok tego. No tak, bo tu później te młyny dwa można postawić, no, jeszcze. Te płoty zawsze można przesunąć w razie czego, nie? Potem to jakby też jak się okaże, że jest za mało miejsca, to... No to... No dobra, no to tu. To muszę zebrać drewno z powrotem. Ale ścieżkę robię. Płoty jeszcze trzeba dalej przesunąć. Tam na dole? Z tej strony, no. Oni tu normalnie wchodzą. Bo jak jeszcze mają pływać, to za daleko nie pływają, ale ty tu dałeś, że jest jeszcze płytko, nie? Że można przejść. No. Czyli trzeba by przynajmniej ze dwa jeszcze dołożyć. Będzie trzeba, będzie z tej strony. Robiłeś na cztery, żeby się dach zgadzał, ale to my sobie zrobimy wywietrznik na górze po prostu. Nie będzie no inna tak, forma musi być już to. Dobra, no myślę, czy tu zostawić po prostu samo to ognisko, czy zrobić miejsce na skrzynki na jedzenie? Jak myślisz? Może zrobimy z przodu. Ale jakie chcesz wejście zrobić? Żadne wejście, takie jak tu jest, tak jak tutaj, żadne zakryte czy coś. Tylko zastanawiałam się, czy zrobić miejsce na skrzyneczki. To mnie wejście będzie takie samo, będzie po prostu odkryte, nie? Tak, o, a z przodu postawimy dwie. O, się zmieściłam. No i już. I teraz... Ty tu z tych belek zrobiłeś sprytnie. No dobra.
No to skrzynki cię spokojnie wejdą przecież no, po bokach, przy ścianę. Tak, no dlatego mówię, tu nawet gdyby je zostawić tylko z przodu, żeby się dało dalej... Shrek Games, dzięki za hosta. Nawet gdyby zrobić je tylko z przodu, żeby się dało z tyłu normalnie, znaczy tu po bokach normalnie poruszać, to... No ja dlatego robiłam o jeden dłuższe niż w pierwszym momencie zaplanowałam, nie? Dobra, chwila prawdy, żeby teraz ten dach tu wpasować. Teraz tu te ogniska. A te ogniska są kamienie potrzebne, no dobra. Brakuje drewna. Trzeba iść pozbierać drewienko. Ale jest zadymione pod sufitem. No to chyba musisz na dodrutę dach zrobić. Się zaczadzisz. O nie! A nie wiem, czy nie wejdzie ten... Jak na odwrót myślisz? To już tak. To za dużo daliśmy tych. Czego? Dobra, ja idę po drewno tak czy siak. Bo jest to potrzebne dalej. Zrób dziurkę nad ogniskiem. Przestań, za co mnie przepraszasz. No jak zostawię dziurkę nad ogniskiem, to zacznie padać na nie i się zgasi. Trzeba dziurkę i daszek. Mamy tam podwyższenie po prostu, nie wiem, czy uda mi się to zrobić. Zbierzemy drewno i będziemy za ramy śledzić jakoś. Czego tu chcecie?
Jak tam mosty? A, dobrze. Czekamy na informację, że przejezdne. A. Czy przejezdne są od Smokiego? Rozwaliłam. Żebym rozwaliła nie to, co trzeba. No cóż, oczywiście, że tak. Dobra, i teraz. Ale to nie, trzeba stać było przy ognisku i ci nie wchodził. Buf od zadymienia, no to trzeba było zostawić. No nie wchodził, ale brzydko wyglądało. Nic nie było widać. My taki na pół ścianki i podniesiemy wtedy, wiesz, na górę. Teo, jak ci na imię? Andrzej. No tak, to się pyta na czacie o ciebie, wiesz? O, faktycznie. Szereg Games, zgaduj. Cześć, Crazy Mikey. Hejo, hejo. Żadna tajemnica ogólnie, więc spoko, spróbuj zgadnąć. Może gdzieś słyszałeś? Może. Morie. O. Okej, okay, i chyba powinno być gites teraz. Zrobiły się wywietrzniki na górze. Teraz mówiłeś, żeby tu dać te małe podłogi na to. A ten co? Chyba go pomieściło. Halo, kolego. No, ten dół trzeba tam zrobić. O. Bo oni z tego dołu jeszcze przylatują. No, tu zaraz tam zrobię. Nie umiem postawić, wiesz co, tej małej podłogi na. O fuck, ja tu nadredno, a tu tutaj przylas ten. Troll? Troll. Ololol, trollololol. nie łóżko. Jakbyś mógł na tych skrzynkach postawić tą podłogę, to by było super. Chyba je w ogóle za blisko postawiłam. Nie, wiesz co, mnie się podświetla na ten. Na czerwono, że nie mogę tu podłogi przyczepić do tego. Tej małej. Nie, nie, da się, tylko musisz trochę się odsunąć. Troszkę wyżej jest, dobra. Jakby to trzeba do ściany przyczepić. Tak, tak, to no do ściany. Okay. Nie na skrzynkę, tylko do ściany, no. I później kładziesz skrzynkę i usuwasz tą deskę i wtedy. Jasne. Zatrybiło mi się, nawet słowa nie umiem znaleźć. Okej. Okay. To jeszcze resztę mogę skryć. Ja teraz najlepsze. Będę wywalać nie to, co trzeba. No ale możesz trochę skrzynkę zasunąć, bo jest szpara. I to dość duża była. A dalej nie chcę uciekać tędy.
za bardzo. No faktycznie, kotuje się w tym samym miejscu, a niby no, są wywietrzniki. Musisz całe zrobić tak, to przynajmniej te... Ono ucieka w sumie tyłem, a górą nie. Tak ledwo, ledwo. I jak teraz? Jak się to zrobi? Ja z tej strony postawię te... te. O shit. No, tam trzeba będzie jeden usunąć. Tak, i ten też jest... No. A, dlatego jak tam co? Taki ten. No, mi się źle postawił. Już. A ty dałeś ten duży czy ten mały daszek? A nie, daszek to jest ten z lewym, to, znaczy z lewej strony. Ten duży. No, no, czyli ten duży, no. On jest wyższy, nie? No, no. Dalej jest, jakby ucieka tylko tyłem. Nie, nie, dobrze, już teraz tak? jest. A faktycznie. Nie, bo wcześniej jest... dalej było tutaj z przodu, a teraz jest tylko ten tam. No, no to spoko. Meble, dawać tą skrzynkę drugą. Okej. Dobra, wiesz co? Co, nie umiesz nacelować na ten? Ja ściągam podłogę, a to zrzuca mi tą z przodu też, choć tą z góry skrzynkę, więc chyba celuję w obie naraz rzeczy. No, musi ci się tylko poświetlić ta deska, nie? Że... Mi się tu nic nie podświetla, nic nie widzę. O, jest. Poszło. No dobra. Za dwa. Jasne. To jest jakby domek na jedzonko, na pieczenie gotowy. W takim razie. Mówiłeś, żeby tam na dole wydłużyć most. Naprawić młotek. Jeszcze to też tam zobaczyć. Wygląda. Jakby niewiele tu wystaje już z tych. Ale jak już musisz pływać, to już nie powinni, bo oni za bardzo tak nie chcą, nie chcą się pływać, nie? Jeszcze jeden, no już powinno być ok. Bo on tu już jak... Tak, jak już musi tyle płynąć, to już raczej nie będzie im się chciało. Ale to kłodę spróbuję. Tu do brzegu.
tylko muszę stamina odzyskać. No nie, dobra. Nie, to czają. Ja ją przepchnę, tylko też już mam końcóweczkę, o. No, czekam, aż stamina mi się odnowi. O. Ale resp dzików mamy tutaj przepotężny, nie? Mięsko świeże co chwilę. No, on teraz zostaje po prostu domki, nie? Mhm. Domki, port. No i ten portal wystarczy nazwać tak samo, jak się nazywa ten i będzie działał, nie? Że tylko dalej. Czyli można go później będzie zburzyć i dać nazwę. Te portale myślę, że można by tu zrobić na przykład właśnie, nie? Tu o. O. Wiesz. A, no tak, w sensie tu ścianę, ten z dachem i... A, musi być ściana z dachem, żeby był portal? Nie, ja właśnie... Bez może być. Ale to chciałem, żeby tabliczki... A nie, bo to na nich pisze, to nie, to nie trzeba nawet. No, to je można tu dać, bo one na... myślałem, że są one... Te portale są bez nazw. Aha, nie, sam. Szereg tak. Games wygrałeś przy pierwszym podejściu. Ale myślę, że to nie było zgadywanie, tylko że wiedziałeś. No, myślę, że fajnie by tu wyglądały na dole wtedy, jakby od spodu się trawkę posadzi i ten. Tylko się zastanawiam, czy w związku z tym... No, ale może nie, może będzie dobrze, bo tu jest, widzę, fajnie równo zrobiłeś. Nie, to jest równo. No, nie, dobrze. To co, idziemy na jakąś wyprawę, czy nie? Bo jak idziemy, to się trzeba... No, nie wiem, jak ta łódka, kurde, płynie, nie płynie? No nie, no my musimy do łódki dopłynąć, słuchaj. A. No to możemy się. Jestem. Okidoki. Trochę muszę podkładać rzeczy, bo tu mam... Jakieś dziwne rzeczory pozbierane. Właśnie przyszedłeś, jak rozmawiamy o tym, że może warto by się wybrać, ale Eru chyba jeszcze nie wrócił z Zedłu. Wróciłem. Wróciłeś? No przecież mówiłem, że wróciłem. No tak cicho w ogóle jesteś, to nie wiedziałam. Umyj te uszy. Chyba jaka będzie puenta tego live'a. Gdzieś tu były nasiona też zostawione, o. Dobra. Drewno. No to, aha, to czekaj, to ja jak idziemy na Aldera. To pamiętajcie, żeby wziąć trofea. No to ja już biorę. A ja zabiorę jedzenie z tej skrzynki i je wrzucę do kuchni. Ja. No ja już mam te trzy te do spalenia, no. Tak, masz to. No nie, mam trzy do spalenia. To są te nasiona takie, nie? No. Coś one nie wypadały w ogóle. No, bo z brutali, nie? To musisz brutali zabijać. No może wiesz, cały czas szamanić się trafiali, czy... Nasiona. Myśmy mieli tutaj dosyć spory napad w pewnym momencie tych brutali, nie? Dołożyłem tutaj chyba te trzy też. No to jest super. Dobra, tu jeszcze mięsko. To o, i jeszcze kamienie. Na bieżąco trzeba zbierać ten miód, nie? Czyli jednak w ciągu doby się robi, w sensie? Kąt chyba jedna, góra jeden, czy maksymalnie dwa dni jest pełen stak, nie? Już się, nie? Mm. I żeby to po prostu po części układać.
No to spoko. To co, idziemy do Smugiego w takim razie? No. Czekaj. No czekamy, spoko. Póki jeszcze stoi kawałek kładki. Bo ja na tym praktycznie nic nie mogę stawiać. To takie do zburzenia. Babka z bioli i babka z geofizyki też mają tak na imię. Ja nie wiem, czy powinnam się cieszyć. Czy to jest dobrze, że one się tak nazywają, czy nie? Ja w ogóle nie lubię swojego imienia. Najbardziej mi się podobało, jak w Holandii wołali na mnie Aleksy, jakby to nie była Ola ani Aleksandra. Najbardziej mi to odpowiadało. To sobie zmieni. No, w Polsce to nie jest takie proste, nie? Jak miałam zostać w Holandii, to taki był plan. Zmianę pisowni z KS na X. Tu jakby nie brakowało argumentu, bo z racji tego, że zazwyczaj robili błąd i tak w tym imieniu i trzeba było wszystko korygować, to jakby nie było kłopotu, żeby zmienić. No czekaj. Ktoś tu gotuje, czy bierze bufa? Bufa. Minionku! Witam cię serdecznie i dzięki za followka. Ja się przytulę do ognia i zaraz zaś będę kwiczeć. No to ja już. Już? No. A to było dobre. Gdzie tym kamieniem we mnie? Spaduwa. Jezu, utknęłam na czymś. Na krzaku. No. O, trzeba tego złota dużo nazbierać, nie? Albo amberów, albo tych pereł, albo... Tych wrócimy tam po prawej, po lewej, jak się od nas idzie, no to jest ponoć jaskinia tych troli, można się przejść. No ale to tam już byłem. Tak, u mnie też jaskinia jest tronem. Widzieliście ze strzały, tak swoją drogą? Mam pewno. Ja mam 75, mam nadzieję, że tym razem... Ja mam 200. Ja mam stówkę, ale co z tego, że na ilość się nie przechwalajmy, bo chyba, że po prostu zapewniamy Magogowi pełny sak. Powtórka z rozrywki. Jeleń na pierwszym. Tym razem łóżka zrobimy. To nie głupi pomysł. Co? Jakie łóżka? Co? Jakie łóżka? Znając Magoga, to on by w ogóle bez jedzenia najlepiej poszedł i bez niczego, nie? Tak na YOLO. I jeszcze bez zbroi. I tak by wygrał. No proszę, proszę. Życie na wyspie. Jak na razie nic nie wybudowałem oprócz lepianki. I widzę, że lepianka tak... Weszła, styl lepianka weszło mocno, bo widzę, że tak, jak popadło, byleby nie padało na głowę. Byleby ten działał crafting. A gdzie ta łódka? Halo. Halo. Człowiek ten. Nawet nie człowiek za burtą, bo burty nie ma. O panie. To szybko jesteście. Jak szybko? Przecież od godziny się tu wybieramy, halo. Już łódka powinna na nas czekać. Gdzie ten most, halo? Naprawiam ci tu trochę. A tam jest to. Tak się zepsuje, bo to pada, to moknie, bo to... A no chociaż troszkę, no.
Uno momento. Przyszłam w gości ci posprzątać, no takim fetysz mi się włączył. No, no buff mi się traci, halo. Sprawdźmy, co tu jest w skrzynkach. Ile rzeczorów tu jest. Pierdolnik. Burdello militare. Burdello bum bum. A co to jest? Królewski dżem. Nie było cię na rozdaniu gramy, to tak potem jest. Swoją drogą też mam, więc mogę się z wami podzielić. W sumie dostaliśmy wspólny przydział. O Jezu, nie chciałam go jeść. No dobra. Będzie tak. Przed bossem z nim. A co on daje? No nie wiem, jest jako składnik jedzenia po prostu. Proszę bardzo i... 30 życia i ile sekund? Zebrałeś, zebrałeś. A ty, Mago, gdzie jesteś? To dam ci tego. Masz, o. Bo nawet wsysłeś. Jak ty to na tym usiadłeś? No tak, jakoś tak dziwnie. No właśnie. Ja wiem, co tu się zadziało. Się ale ta gra mnie dzisiaj mocno zaskakuje pod wieloma względami. Nie, tu na krawędzi jak się usiądzie, na tym. No, dobra. Tak mi się popsuł. Ja to się nóżkę chociaż zarzuciłem. Była ci nóżkę, no. Dobra, wiecie co, tak jak czekamy na Wiciuksa, to zróbmy sobie przerwę. I ten. Siusiu, pauza. O. Coś mi wystaje między nogami. Zwiększę te. Konar. Zewu.